Rządowe wsparcie dla małych szkół. Konsultacje w Kolbuszowej z udziałem minister edukacji narodowej. Trzeźwy poranek na podkarpackich drogach. Kolejni kierowcy zatrzymani na podwójnym gazie. Krwiodawca rekordzista z Mielca. 105 litrów, które uratowały życie wielu potrzebujących. Czekolada z dereniem. Nowy przysmak z Podkarpacia. Jest środa, 15 lutego. Beata Wolańska. Zaczynamy aktualności. A na początek problem z finansowaniem małych szkół, takich jakich wiele jest także na Podkarpaciu. Dziś w tej sprawie minister edukacji Anna Zalewska spotkała się z samorządowcami, nauczycielami i rodzicami z 5 powiatów. W Kolbuszowej mówiła, że oczekuje od tych środowisk podpowiedzi, jak powinna wyglądać mała szkoła i ile powinna kosztować. Nowe zasady udzielania subwencji oświatowej, które mają pomóc samorządom w prowadzeniu takich placówek, mają być znane w kwietniu. Minister edukacji odwiedziła szkołę podstawową w Weryni. W 6 klasach uczy się tu 78 dzieci. Średnio w klasie jest ich więc 12. Mimo to rodzice nie wyobrażają sobie, że szkoły we wsi mogłoby nie być. Ze względu na bezpieczeństwo nawet dla dzieci, że mają blisko, że nie muszą dojeżdżać, prawda? No, wiele aspektów na to składa się. Mam 2 córki. Dojście do szkoły to jest 200 metrów. A nieraz po córkę do gimnazjum musiałam pojechać po prostu do Kolbuszowej. Gmina ze swojego budżetu dopłaca do placówki 130 tysięcy złotych rocznie. W sumie do szkół na swoim terenie 6 milionów, ale uwzględniła takie małe szkoły w przyjętej niedawno uchwale. Najmniejsza szkoła 8-klasowa, która w sieci nowej szkolnej została przez Radę Miejską przyjęta w postaci projektu sieci szkolnej, będzie liczyła 39 uczniów. Kolejna szkoła 41, kolejna 50 i kolejna 72. Gdzie szukać pieniędzy brakujących do ich utrzymania? Pytali dziś panią minister samorządowcy. Emocje są duże, zwłaszcza w gminach najuboższych. Gotowych odpowiedzi jeszcze nie ma. Mają je dać takie spotkania jak to. Podobne odbywają się w całej Polsce. Jeden z pomysłów to subwencja nie na dziecko, a na klasę. Inny to uzależnianie jej wysokości od dochodów gminy. Mała szkoła na Podkarpaciu albo w najbiedniejszej gminie to zupełnie inna niż mała szkoła w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Dlatego chcemy weryfikować te subwencje oświatowe, te pieniądze na małą szkołę w zależności od zamożności gminy, od tego, jakie jest PKB przypadające na mieszkańców. To trudne liczenie, dlatego potrzebujemy samorządowców i dlatego dzisiaj to spotkanie. Takie dyskusje potrwają jeszcze 2 miesiące. Już natomiast gotowe są nowe podstawy programowe. Mamy o 105 więcej godzin w systemie nauk przyrodniczych, o 70%, o 70 godzin informatyki. Dostrzegamy te wszystkie zjawiska, przede wszystkim rzeczywistość polskiej szkoły. Mówimy o tym, że za 2 lata w każdej szkole będzie szerokopasmowy internet. Podczas konferencji w Kolbuszowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że 41 samorządów z Podkarpacia przyjęło dotychczas uchwały w sprawie nowej sieci szkół. A kurator oświaty w związku z ogromną liczbą pytań ze strony zaproszonych na spotkanie w Kolbuszowej poinformowała, że dyskusja w tej sprawie nie została zamknięta. Ten temat jest szczególnie nośny. Będziemy go kontynuować na spotkaniu, które będzie miało miejsce w piątek w Urzędzie Wojewódzkim. To jedna z naszych konferencji, które przygotowaliśmy dla samorządowców, dla dyrektorów, którzy czują jeszcze dzisiaj niedosyt po tym naszym spotkaniu. Z wojewodą i kuratorem w najbliższym czasie mają się spotkać także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na razie nie przekonują ich argumenty i zapewnienia związane z reformą edukacji, a zwłaszcza likwidacja gimnazjów. Dlatego także na Podkarpaciu zbierają podpisy pod inicjatywą ogólnopolskiego referendum w tej sprawie. Rozmowa z minister edukacji na naszej antenie o godzinie 20.30. Zapraszam w imieniu Konrada Dudka. W Przemyślu powstanie filia Szkoły Głównej Skarbowości. Tak przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów. Szkoła to nowa placówka powołana w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie kształcić jej kadry. Zabiegały o to władze Przemyśla, a jednym z argumentów była działająca w mieście Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, kształcąca przyszłych celników. Stworzenie, jeżeli nie głównej siedziby, to filii, która będzie w praktyce szkolić przyszłe służby celno-skarbowe, jest pomysłem dość dla mnie oczywistym. Na PWSW jest specjalność celna,
Mamy pracowników w przemyśle ze stopniami naukowymi w tej dziedzinie, więc jak najbardziej wydaje się, że możliwości i formalne, i w zakresie pomieszczeń i infrastruktury mamy do tego przygotowane. 16 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymali dziś policjanci w czasie akcji Trzeźwy Poranek. 7 wydmuchało więcej niż 0,5 promila, więc będą odpowiadać za przestępstwo. Walkę z pijanymi kierowcami i zaostrzenie kar zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Według projektu ustawy kierowca pod wpływem alkoholu, narkotyków czy dopalaczy za spowodowanie śmiertelnego wypadku pójdzie do więzienia na 2 lata. O skali problemów z alkoholem świadczy też liczba osób, które trafiają na Izbę Wytrzeźwień. Kochasz, powiedz stop wariatom drogowym. Takie zawieszki rozdawali dziś kierowcom policjanci drogówki na ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. To część akcji Trzeźwy Poranek zorganizowanej na podkarpackich drogach. Dla chętnych był też tor przeszkód. Kierowcy pokonywali go z tak zwanymi alkogoglami na oczach. Pozwalają przekonać się, jak reaguje organizm, mając około 1,5 promila alkoholu. Łatwo nie było. Nie da się prowadzić, po prostu tracimy orientację w terenie, w ogóle w którym miejscu przechodzę. Przechodzę pół metra w lewo czy w prawo, nie wiem, w którym miejscu idę. To wszystko. Dziękuję, do widzenia. A to już ulica Staroniwska i inny patrol sprawdzający trzeźwość kierowców. Badanie trwa zaledwie kilka sekund, dlatego w krótkim czasie udaje się sprawdzić wiele osób. Za każdym razem w czasie trzeźwego poranka w ręce policji wpada od kilkunastu do kilkudziesięciu kierowców jadących na podwójnym gazie. Nie ma dnia, w którym byśmy nie słyszeli o jakimś wypadku, o zdarzeniu losowym na drodze, w którym uczestniczy jakiś kierujący, będący w stanie po użyciu alkoholu. Oprócz tego, że pod działaniem alkoholu mamy również kierujących, którzy korzystają z innych środków działających podobnie, są to narkotyki różnego rodzaju. Wojnę takim kierowcom wypowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada, że za spowodowanie śmiertelnego wypadku lub takiego, w którym ofiara dozna poważnych obrażeń, kierowca będący pod wpływem alkoholu, narkotyków czy dopalaczy pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Dziś jest to 9 miesięcy, a wyroki często wydawane są w zawieszeniu, co oznacza, że sprawca zostaje na wolności. Wielu kierowców uważa, że zaostrzenie kar to dobry pomysł, podobnie jak takie policyjne akcje. To jest akurat przydatna rzecz, żeby tutaj wyłapywać takich kierowców, którzy są na przykład dzień po spożyciu. No zawsze jest potrzebna, no wiadomo, że no, różni kierowcy jeżdżą i trzeba, żeby się nie stresowali, żeby byli trzeźwi zawsze. Skalę problemów z alkoholem najlepiej widać w izbach wytrzeźwień. Tylko do tej w Rzeszowie każdego roku trafia około 5 tysięcy osób. Wśród nich nie brakuje niechlubnych rekordzistów. Pobytów 500, ponad 500 w okresie 10 lat. To trudno to nazwać rekordami, no ale tacy są ludzie i trudno im przetłumaczyć, trudno im powiedzieć, żeby spróbowali odmienić swoje życie, choć zdarzają się przypadki, przychodzą panowie po jakimś okresie czasu i mówią: dzięki Izbie Wytrzeźwień zrozumiałem, że i nie piją, i to jest prawda. W Rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień jest 31 łóżek, w tym 2 izolatki dla zachowujących się agresywnie pacjentów. Na izbę najczęściej trafiają osoby przewiezione po awanturach domowych. Trzeźwienie trwa od kilku do nawet 24 godzin. Za dobę trzeba też zapłacić 280 zł. Nowe rozdanie w podkarpackich strukturach Nowoczesnej. Po 2 miesiącach od zawieszenia poprzedniego szefa partia ma nowego przewodniczącego. Zdecydowaną większością głosów działacze wybrali Annę Skibę, dotychczasową szefową rzeszowskiego koła Nowoczesnej. Anna Skiba ma 41 lat, prowadzi prywatną przychodnię stomatologiczną. Z Nowoczesną jest związana od początku działalności partii. Wcześniej z Listy Rozwoju Rzeszowa bez powodzenia kandydowała do Rady Miasta. Na razie nie zdradza planów na najbliższe miesiące, bo jak podkreśla, najpierw muszą być rozmowy z nowym zarządem i Radą Regionu. Jest to wystarczająca liczba ludzi, żeby zrobić tak zwaną burzę mózgów i stworzyć plany na przyszły rok. Bo zupełnie inne kłopoty ma Tarnobrzeg, zupełnie inne kłopoty ma Lesko, inne kłopoty ma
Rzeszów i trudno, żebyśmy siebie wzajemnie zrozumieli, nie rozmawiając ze sobą. Anna Skiba była jedynym kandydatem na nowego szefa regionalnych struktur. Dotychczasowy przewodniczący Mirosław Nowak w grudniu został zawieszony w prawach członka partii. Powodów nie ujawniono. Wcześniej z partii odeszła grupa działaczy skarżących się na sposób zarządzania oraz niejasne kryteria przyjmowania nowych członków i wyboru lokalnych władz. Sprawę Mirosława Nowaka miał wyjaśnić sąd koleżeński, ale w połowie stycznia były już przewodniczący zrezygnował z członkostwa w partii. W tym czasie podkarpackimi strukturami zarządzał sekretarz generalny Nowoczesnej poseł Adam Szłapka. Zawirowań wokół poprzedniego przewodniczącego nie chciał komentować. Bardzo podziękowałem ustępującemu zarządowi za to, co zrobili, bo zbudowali Nowoczesną na Podkarpaciu od samego początku i za to się należą podziękowania. Taki był też plan zarządu regionu, żeby zrobić przyspieszoną konwencję. Zarząd się podał do dymisji i tyle. Rany są zagojone. Muszę powiedzieć, że rozmawiając z członkami Nowoczesnej, nie tylko z Rzeszowa, ale może przede wszystkim z regionu, widać, że każdy chciał, żeby wreszcie ten nowy wybór, to nowe otwarcie się dokonało. Bo nie ukrywamy, była to dla nas sytuacja bardzo ciężka. Najbliższym poważnym sprawdzianem dla nowego kierownictwa będą wybory samorządowe w przyszłym roku. Prawie 150 policjantów wzięło udział w poszukiwaniach 13-latka, który wczoraj wyszedł z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Przemyślu. Zziębniętego chłopca bez butów i kurtki zauważyło małżeństwo wychodzące z kina. Zabrali go na obiad i zawieźli do szpitala. Stamtąd odebrali go policjanci. Chłopiec tłumaczył, że uciekł, bo chciał wrócić do domu. Teraz zamieszanie wokół nowoczesnego chirurgicznego robota Da Vinci, który zdecydował się kupić samorząd województwa. Ma to być trzecie takie urządzenie w Polsce. Ogłaszając to tydzień temu, poinformowano też, że robot na początek byłby wykorzystywany do operacji na oddziale urologii, który zgodnie z planami miał zostać przeniesiony z Rzeszowskiego Szpitala Miejskiego do Klinicznego nr 2. Teraz okazało się, że samorząd Rzeszowa wycofuje się z wcześniejszych ustaleń. Ale to, jak przekonywał dziś marszałek województwa, nie zmienia planów związanych z zakupem sprzętu. Te są uzależnione wyłącznie od refundacji takich procedur przez NFZ. W dniu wczorajszym prezydent wycofał się z przeniesienia urologii do naszego szpitala nr 2, co oznacza realne zagrożenie, jeżeli chodzi o zakup robota medycznego Da Vinci, ale chcę powiedzieć, że chcemy podtrzymywać ten zakup i myślimy nad rozwiązaniem, które będzie umożliwiało i ten robot w moim przekonaniu w szpitalu numer 2 stanie. Chcemy zabezpieczyć środki budżetowe, starać się też o środki z budżetu państwa, z rezerw, które na ten cel mogą służyć, no i także spróbować finansować ten zakup z środków europejskich. Zespół specjalistów, który pracuje w szpitalu miejskim, jest gotowy przejść do szpitala numer 2 i Da Vinci w Rzeszowie na Podkarpaciu będzie. Teraz honorowy krwiodawca rekordzista Stanisław Pociask z Zmielca oddał jej już 105 litrów. W ten sposób uratował życie wielu potrzebującym. To, jak mówi, daje mu większą satysfakcję niż nagrody i odznaczenia. Pan Stanisław może być wzorem dla innych, zwłaszcza teraz, kiedy w regionie brakuje prawie wszystkich grup krwi. Pan Stanisław pierwszy raz krew oddał w 1975 roku, kiedy namówił go do tego kolega. Później honorowo oddawał ją już bez żadnej namowy i tak od ponad 40 lat. Najwięcej mi daje satysfakcję takie podziękowanie od ludzi, mniej niż te ordery i oznaczenia. Pan Stanisław w punktach krwiodawstwa był już prawie 250 razy, najczęściej w Mielcu i Rzeszowie, ale zdarzyło mu się pomagać potrzebującym także w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a nawet we Włoszech, gdzie był na urlopie. Zasłużył się niewątpliwie dla społeczeństwa. Jest to człowiek, który nie tylko aktywnie oddawał krew, ale także aktywnie działał w społeczności swojej lokalnej i propagował oddawanie krwi. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Mielcu ma kilkudziesięciu członków. Kilka osób, podobnie jak pan Stanisław, to także rekordziści, którzy na swoim koncie mają blisko 100 litrów oddanej krwi. To jest najwyższe oznaczenie honorowego krwiodawcy – kryształowe serce. Nigdy nie liczymy na żadne pieniądze, to jest typowo charytatywna robota. To jest, po prostu kochamy to. Krew może oddać każda pełnoletnia i zdrowa osoba. Można to zrobić w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub jego 9 oddziałach na terenie całego Podkarpacia. Potrzeby krwi są w szpitalach podkarpackich tak duże, że bez dawców,
którzy codziennie nas odwiedzają w ilości 100-150 osób, nie dalibyśmy rady, żeby zaopatrzyć szpitale podkarpackie. Codziennie szpitale z regionu do operacji i zabiegów potrzebują około 130 litrów krwi. Teraz najbardziej potrzebne są wszystkie grupy minusowe. Włoska pizza, bawarska golonka czy szwajcarskie sery? A z czym kojarzy się Polska? Ze schabowym, bigosem, pierogami? Do grupy tych dobrych, smakowych skojarzeń ma szansę dołączyć czekolada z dereniem, prosto z Podkarpacia. To pomysł Stowarzyszenia Prokarpatia. Internetowy sklep z regionalnymi przysmakami, otwarty zaledwie miesiąc temu, z dnia na dzień ma coraz więcej zamówień. Nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Pomysł na internetowy sklep z tradycyjną żywnością z Podkarpacia okazał się strzałem w dziesiątkę. Suszone owoce, konfitury i miody, ale też słodycze, wyroby mięsne czy tradycyjnie tłoczone oleje produkowane najczęściej przez małe, rodzinne firmy dotychczas miały problemy z tym, żeby trafić na sklepowe półki. Teraz dzięki pomysłowi Stowarzyszenia Prokarpatia mają szansę na wspólną promocję i sprzedaż. A chętnych nie brakuje. W tym mini magazynie codziennie pakowane są kolejne paczki dla klientów. Głównie są to zamówienia z większych miast, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin. Takie miejscowości królują w naszych zapytaniach i klienci już wymuszają na nas po prostu nowe produkty. Stąd też pomysł na wprowadzenie chociażby chleba czy większej ilości olejów, również tych produktów, takie, które wymagają chłodni, i produkty ekologiczne. Są też pierwsze zamówienia z zagranicy, m.in. z Francji i Niemiec, a pomysłodawcy internetowego sklepu Podkarpackie Smaki już myślą o tym, aby sprzedawać jeszcze więcej. Od dziś na przykład nowy przysmak z Podkarpacia – czekoladę z dereniem. Ręcznie robiona, o oryginalnym smaku właśnie dzięki dereniowi. Od wieków znanemu w naszym regionie. Teraz popularyzowanemu przez Arboretum w Bolestraszycach. Przy każdym dworze, przy każdym pałacu były po prostu krzewy, a nawet drzewa dereniowe. I ten dereń rzeczywiście, zwany wówczas polską oliwką, bardzo często się na tych stołach pojawiał. Dereń, z czym się kojarzy dereń? Bo on tak szczerze mówiąc jest trochę kwaskowaty, samego się nie da go jeść. Oczywiście z dereniówką jako alkoholem, ale ona już w kilku miejscach po prostu powstaje na terenie naszego kraju. W związku z tym decyzja, łączymy dereń i oczywiście z czekoladą, bo ona jest rzeczywiście fantastycznym elementem. Czekolada daje masę, daje ciało, a dereń jest jej duszą. I zapewnia oryginalny smak. Pomysłodawcy mają nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka lat właśnie taka czekolada może być smaczną pamiątką z pobytu na Podkarpaciu, zamiast albumów czy reklamowych folderów. Jeszcze tylko do północy można wziąć udział w głosowaniu na książkę, która będzie lekturą 6. już narodowego czytania. Odbywa się ono pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. W tym roku do wyboru jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, Beniowski Juliusza Słowackiego i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Książki te zostały napisane przez różnych autorów w różnym czasie, niemniej wszystkie dotyczą naszej narodowej historii. Warto je też przeczytać chociażby ze względu na piękny język. Różnymi stylami te książki są napisane. Jest tu poemat dygresyjny, jest dramat, są wspomnienia, także są bardzo różnorodne, niemniej doprowadzają czytelnika do refleksji związanych z naszą narodową tożsamością. Narodowe czytanie po raz pierwszy zorganizowano w 2012 roku, rozpoczynając od pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Potem była trylogia i Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, dzieła Aleksandra Fredry i lalka Bolesława Prusa. Za każdym razem w akcję włączają się też mieszkańcy Podkarpacia. Podobnie będzie i w tym roku. Na razie najwięcej głosów ma Przedwiośnie, ale głosowanie trwa do północy. Aby wziąć w nim udział, można wysłać maila na adres narodowe czytanie@prezydent.pl albo wypełnić ankietę na stronie Kancelarii Prezydenta lub w serwisach społecznościowych. Wyniki ogłosi prezydent Andrzej Duda 21 lutego w Dniu Języka Ojczystego. A czytać będziemy we wrześniu. Na koniec sport. Siatkarze Asseco Resowi przegrali na wyjeździe z Berlin Volleys 2-3. Porażka niestety skomplikowała sytuację rzeszowskiej drużyny w Lidze Mistrzów. W Berlinie o zwycięstwie decydował 5. set. Asseco Resowia przegrała do 13. Rzeszowianie w całym meczu aż 24 razy psuli zagrywkę. Na pewno to nam nie pomogło, jeśli chodzi właśnie o tą zagrywkę, gdzie we wcześniejszych meczach na pewno była to nasza duża broń, a tutaj w tym meczu troszeczkę ta zagrywka w tym elemencie nas zawiodła.
Mistrzowie Niemiec cieszą się z awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, a Resowie jak na razie ratuje regulamin. Z grup awansują nie tylko dwie najlepsze drużyny, ale także trzy z najlepszym bilansem z trzeciego miejsca. Dlatego Asseco Resowia musi 1 marca pokonać czeską drużynę Dukle Liberec i śledzić wyniki w innych grupach. Dziś po raz pierwszy od dawna zrobiło się ciepło, jakby trochę wiosennie. Czy kolejne dni będą podobne, czy wróci mróz? O tym już za chwilę Anna Sabat-Pezdan, a ja życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.